Dzień Otwarty. Z czym się wiązał, jak przebiegał? Dzień Otwarty był takim wydarzeniem organizowanym w ramach wydarzenia takiego głównego w Caritas, czyli Dnia Dobra, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia tego roku, czyli już w sobotę. Każda z naszych jednostek organizowała taki dzień otwarty w swojej placówce, i my taki dzień też zorganizowaliśmy 19 kwietnia w środę. Podczas tego dnia otwartego osoby z zewnątrz zainteresowane naszą działalnością mogły do nas przyjść, zobaczyć czym się zajmujemy na co dzień. Taką na nasz codzienny codzienną pracę, jak wyglądają nasze pracownie, mogli mieli szansę porozmawiać z uczestnikami, mieli też możliwość wzięcia udziału w pracach, Takich na co dzień, tak? czyli jeżeli w jakiejś pracowni. Czyli na uczestnictwo. Czyli na uczestnictwo, w zasadzie tak, można tak w skrócie powiedzieć. E, czym jest Wasza terapia zajęciowa? Wasza terapia zajęciowa jest placówką pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym. I te zajęcia prowadzimy tutaj w takich dwóch głównych kierunkach: jest to rehabilitacja zawodowa oraz rehabilitacja społeczna. Rehabilitacja społeczna, czyli takie po prostu podstawowe czynności życia codziennego, możliwość poruszania się w najbliższym środowisku, ale też i dalszym, takie powiedzmy też istnienie w naszym najbliższym środowisku, tutaj lokalnym, w Białej Podlaskiej powiedzmy. Drugą tą częścią, którą się głównie zajmujemy, jest rehabilitacja zawodowa czyli tak uogólniając, można powiedzieć, że przygotowujemy uczestników do poszukiwania pracy. Podjęcia tej pracy, ale co najważniejsze i chyba najtrudniejsze utrzymania tej pracy. Czyli uczymy różnych rzeczy, które są potrzebne w danych zawodach prowadzimy różnego rodzaju kursy, szkolenia, ale też pracownie, w których uczestnicy są, są sprofilowane na jakiś konkretny zawód, który też pomaga nabyć pewne umiejętności. Tak, aby, aby po prostu było łatwiej znaleźć tą pracę. Jakie to są pracownie, jakie kierunki? Yy, mamy 7 pracowni. W każdej pracowni jest 5 uczestników, i są to pracownie takie jak pracownia gospodarstwa domowego, pracownia multimedialna Poligraf poligrafii i reklamy, pracownia ceramiczna. Pracownia techniczna i rękodzieła, pracownia florystyczna, pracownia y, krawiecko-hawciarska oraz pracownia artystyczna. Dodatkowo mamy jeszcze zajęcia z muzykoterapii, zajęcia z psychologiem, zajęcia z fizjoterapeutą oraz zajęcia z doradcą zawodowym szeroko pojętym. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że dzień. Dzień Otwarty był Dniem Udanym. Było dużo gości? Y, nie aż tak dużo, natomiast przychodziły osoby zainteresowane. Natomiast tutaj też warto zaznaczyć, zaznaczyć, że my takie dni otwarte mamy przez cały rok. My dzisiaj pokazujemy to, co robimy w ciągu całego roku, ale również y, bardzo często odwiedzają nas czy osoby z zewnątrz, z ulicy nazwijmy to, ale też i osoby, takie grupy zorganizowane, czyli szkoły, różnego rodzaju szkolne koła Caritas też nas często, często odwiedzają. Także jesteśmy otwarci przez cały rok, zapraszamy przez cały rok do nas w w każdej chwili można nas odwiedzić i zobaczyć, czym się zajmujemy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.